Hejo! Cześć! Tu Kulturki Plukturki! Czyli? Elisa? Lisa? I doktor Proktor. No i mama. I Ola. I Maja. No i Bulek! Kulturki! Kulturki! Bulek, który schował się pod łóżkiem. Nie, on wyszedł. Mamy już wstęp. Zacznijmy. Przedwstępu. Dzisiaj... Powiedzmy, o jakiej książce dzisiaj porozmawiamy. O doktor Proktor i Proszek Pierdzioszek. Był sobie Bulek, taki chłopiec, który powiedział: ojeju, cześć, nazywa się Bulek. I co o tym powiemy? Co o tym powiemy? Że napisał to Jonesbo? Na przykład. Dziękuję Ci, Olu, że pamiętasz o najważniejszych rzeczach. Juhu! A teraz pamiętasz, że on wystrzelał w górę tak do chmur, dlatego że Proszek Prykonautów i Proszek Pierdzioszek. Doktor Proktor i Proszek Pierdzioszek. Kto to jest doktor Proktor? Doktor Proktor to taki zwariowany doktorek, który jest wynalazcą. I wynalazł jakby taki zielony proszek, który oświeca całego człowieka. Proszek Pierdzioszek, gdzie się pruga na cały świat. I Proszek Prykonautów, gdzie jest taki próg, że się... Wystrzela się w kosmos. I... A Proszek Pierdzioszek i Proszek Prykonautów to jest to samo? Nie. Nie. Proszek Pierdzioszek to jest zwykłe, bardzo głośne pierdnięcie. Czyli tak. Aha. Ale bez śmierdzenia to jest dobre. Bez śmierdzenia? Tak. A dobrze, Proszek ale Prykonautów możemy... pójdzie w górę na... Nie, to jest po prostu tak mocne, że wystrzelasz w kosmos i możesz przelecieć pół świata. Proszek Pierdzioszek i Proszek Prykonautów jednak mają pewną wadę. Musisz być przygotowany, że mamy na ciebie na krzyż za poprute spodnie. Słuchajcie, ja muszę jednak zacząć od początku. Za szybko weszliśmy w ten odcinek. Cześć! Nie o to mi chodziło. Wszyscy we trójkę mieszkają na ulicy Armatniej. Chodziło mi o to, czy wy wiecie, że Jonesbo pisze też książki dla dorosłych? Tak, bo mama czyta jakieś jego książce o kryminałach. Tak, Jonesbo pisze kryminały dla dorosłych, więc moje pierwsze pytanie jest, czy książka Doktor Proktor i Proszek Pierdzioszek to kryminał? Nie. Tak. To tak czy nie? Tak. Nie. Tak, nie, tak, nie, tak, nie. Nie. To nie jest kryminał. Tak. To jest kryminał. Jest jakaś zagadka tam? Kryminalna? Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Ale tam kochają się osoby. Lisa i Bulek. Nie. To jest para roku. Czyli co, to jest romans? Nie. Romansik mają. Nie, mamo. Oni chodzą do jednej klasy, ale oni są kolegami. Ale romansik. Bo nie. Bo Lisa najlepsza koleżanka wyjechała, a Bulek to jest jedyny taki chłopiec, który mieszka blisko niej i jeszcze, że oni się tak chyba zaprzyjaźnili, że poszli do doktora Proktora. No właśnie, ja chciałam zapytać, jak Lisa i Bulek, jak oni się spotkali z doktorem Proktorem. Doktor Proktor już znał Proszka Pierdzioszka. No i właśnie tego, że on już znał, no i on tam przyprowadził Lisę. Ale kto? Bulek! No wtedy, ale Bulek już znał doktora Proktora? Tak, wtedy on powiedział, kto to jest? Powiedziało się już o tym, bo to była tajemnica ich. Proszę pana, on mówił przy całej klasie. Czyli sprzedał informację, sprzedał tajemnicę doktora Proktora i powiedział o Proszku Pierdzioszku, tak? Co było dalej? Co było dalej? O, jeszcze chciałabym powiedzieć coś takiego bardzo ważnego. Oni po każdym takim dobrym zadaniu jedli 1,5 metra pudingu karmelowego. Pychota. Pychota, ale no powiedzcie, co z tym proszkiem się stało, bo to jest kluczowe tutaj w tej książce. Jak oni przyszli, no to on mówi tak, pora na próbowanie. Ja próbuję. Powiedział Bulek, ale próbował tak głośno, że wywalił Lisę. Po prostu był taki wielki chłop, że wywalił Lisę. Nawet... I doktora Proktora również. Doktor Proktor był taki super silny, że rozłamał ścianę. Okej, już wiemy. Doktor Proktor
miał dużo wynalazków. Jednym z nich był proszek pierdziuszek. I drugi proszek prykonautów. Proszek zielony. Oni pomyśleli, że proszek prykonautów, to mogliby go sprzedawać stacji lotniczej, żeby mogła bezpośrednio, bez żadnej rakiety, wysyłać ludzi w kosmos. A, czyli to taki super był wynalazek. Tak. No i jest takie coś, bo jak Bulak tego spróbował, to wylądował na dachu domu. Cztery na razie wynalazki. Że miał takie cztery wynalazki. Nie, miał bardzo, bardzo dużo, całe po prostu piwnicy. No wiem, ale jakby ty co, on ma pewnie taki. Był taki wynalazek, który właśnie zamrażał, jak się sikało. Ale to był taki części. Wynalazek z taki zielony, gruszkowy i tam on właśnie świecił całym człowiekiem. Był taki trzeci wynalazek, gdzie właśnie pierdziuszek, a prykonautów też był. No i to takie cztery kluczowe. Okay, ja jestem bardzo ciekawa. Ale jest z innej części. Nie, jaka jest akcja w tej książce? Akcja jest taka, że oni trafiają do więzienia i muszą rozerwać wszystkich zastrzępy. A Bulek musi przejść kanalizacją. Nic nie rozumiem. Zostali kto trafia do więzienia? Bulek i doktor Proctor. Dlaczego? Dlatego, że tata, nie, patrzcie, co było na początku, dlaczego oni poszli do więzienia. Pewnego dnia zaczepił go dwójka złych chłopaków, nie pamiętam jak się nazywali, ale ich tata był jakąś ważną osobą. I oni kazali tak, macie nam za darmo oddać proszek pierdziuszek. No i niech zgadniesz, co im oni dali. Proszek prykonautów, wylądowali na wierzbie i wszyscy po prostu spadli. Obaj spadli i naskarżyli tatusiowi i ten tatuś, że był bardzo ważną osobą, to naskarżył policji, że niby na ulicy Armatniej jest taki zwariowany profesorek i trzeba go przymknąć w więzieniu. Bo jeśli tego nie zrobią, jest bardzo ważna, bo dlatego, że tam wszyscy, którzy tam trafią, umierają. Cera Umarlaka ma 8 zamknięć. Maja, które ma jeszcze po tym lasery, żeby nikt się nie. Maja. Zostali zamknięci w jakiejś bardzo. Strzeżonej. Tak, silnie strzeżonej. I chciałam jeszcze powiedzieć, że potem oni to zrobili głównie po to, powiedzieli do tej policji, żeby ukraść cały proszek pierdziuszek i cały proszek prykonautów. Okej, okay, czyli jednak był jakiś kryminał. Byli złodzieje. Była jakaś akcja, była policja, by trochę kryminał był, tak? A wiesz co? Ale głównie o proszek. No dobrze, chcieli ukraść. Ale najdziwniejsze było to, że tata Lisy był profesorem z policji. To było najdziwniejsze. Dlatego, że patrz, ona się przyjaźniła z profesorkiem, który trafił do więzienia i z chłopaczkiem, który trafił do więzienia, a jej tata był takim jakby policjantem. Dobrze, Lisa zostaje i co? Ale Lisa chce ich wydostać jakoś z tego więzienia? Tak. Pisze do nich list. No tak. A w międzyczasie rabusie próbują ukraść proszek pierdziuszek i jeszcze prykonautów. Wiemy już, że była jakaś kryminalna zagadka. Że byli rabusie. Byli. To były 2% tej książki. Doktor był szalonym wynalazcą. Trafił do więzienia. Przez przypadek. A może nie przez przypadek. Ale nie powiemy wam, jak sprawa się rozwiązała. Powiemy wam natomiast, co nam się w tej książce podobało. Mi się podobało to, że ten proszek. Że jak się zaczęło ten proszek, no to nie śmierdziało, jak się pruknęło. Mhm. I mi się podobało, że przedziurawiało to spodnie. I majtki również. Okej. Maja, tobie co się w tej książce najbardziej podobało? Mi się podobało, że Bulek grał na trąbce i on miał taką trąbkę, która już była cała zepsuta. No i on grał na trąbce. No i właśnie to jest takie jakby, że on uwielbiał grać na trąbce i chciał się dostać do akademii, że jakby się gra w szkole na różnych instrumentach na Dzień Niepodległości. No i on tam, była taka grupa, no i wtedy on chciał tam grać na trąbce. Ja bym chciała powiedzieć o tym, że ta książka w ogóle była bardzo śmieszna i ten Bulek był super śmieszny, bo jeden raz jak byli w szkole, to jak pani go o coś zapytała, on właśnie sobie myślał,
patrzył na... i dowiedział się o tym, że pani go coś pytała, dopiero wtedy jak zobaczył, że pani na niego wskazuje. Nawet nie wiedział, nie, nawet nie słyszał, co ona mówi. I pani go zapytała, no, Bulku, proszę o odpowiedź. A on odłożył też tego typu... bardzo przepraszam, ale teraz zajmuję się bardzo ważnym liczeniem sekund. Policzyłem, że zostało około 2 minut do końca zajęć. Bulku, nie próbuj wymigiwać się od odpowiedzi. Teraz już minuta 52 sekundy. I tak ciągle, aż on powiedział, no i teraz mówię, że za 2 sekundy będzie dzwonek na przerwę. Pani nie zdążyła już nic więcej powiedzieć, bo zabrzmiał dzwonek na przerwę. Powiedz nam, Maju, kto jest twoim ulubionym bohaterem tej książki? Lisa. A dlaczego? Dlatego, że ona grała na puzoni i... Na klarnecie i ona zawsze tak, kiedy na przykład kiedy oni akurat poszli do tego więzienia, to oni zawsze mówili. A wtedy Lisa usiadła na wielkim krześle i zaczęła grać na klarnecie. A wiecie, jak brzmi klarnet? Nie. Tak, moja koleżanka tak grała na klarnecie. Tak. Brzmi. Puszczę wam później, co? Po nagrywaniu odcinków. Taki trochę, no nie wiem, niepodobny do fletu raczej. Nie, niepodobny. Nie wiem, jak to nazwać, ale instrument jest tak, wygląda trochę większy flet. No, troszkę tak. Trochę taki zakończony jak trąbka, tak? Ma takie trochę... Tutaj... No, takie różne takie do przyciskania. No, przyciski. No tak, przyciski. Dokładnie. Ale to nie fajnie dziurki. Brzmi... A dziurek nie ma? Nie ma dziurek. Ale to fajnie brzmi ze śpiewaniem. Dobrze brzmi. Dziewczyny, komu byście polecił tą książkę? Ja bym poleciła to jakby, że od może 5 czy 6 lat do... Naprawdę? Naprawdę, bo to jest taka śmieszna książka całkiem i może nawet do 10 lat. Oj, myślę, że nawet dla starszych dzieci. A Maja, ty naprawdę rozumiałaś wszystkie żarty, które tam były? Rozumiałam. Tak? Teraz ja. Ja bym poleciła to dzieciom od 3-4 lat. No dobrze, od 4-5. Od 6-5. Ale poleciłabym, żeby to dorośli z dziećmi słuchały lub czytały, bo to jest takie, że można się razem pośmiać. Jak ktoś nie rozumie, no to żeby rodzice wytłumaczyli. Bo tam są takie ciekawe. Ale tam wytłumaczają, co to jest. Tam wytłumaczają. Nie. Nie zawsze. Ale powiem wam, że ja bym jednak tą książkę poleciła trochę starszym dzieciom. Poleciłabym tą książkę jednak trochę starszym dzieciom, dlatego że właśnie niektóre żarty są takie, że chyba młodsze dzieci ciężko by im było zrozumieć. I też sobie tak myślę, że niektóre tam są takie sytuacje, że właśnie niekoniecznie małe dzieci, nawet by, myślę, że niektórych sytuacji małe dzieci mogłyby się przestraszyć. Nie. Myślę, że trochę tak. Dla mnie one są bardziej śmieszne niż straszne. Wszystkie. No może dla ciebie, Olu, bo ty już jesteś przyzwyczajona do jakichś strasznych rzeczy. A, ja bym jeszcze chciała coś bardzo ważnego powiedzieć. Że w tym, bardzo ciekawie nazywają się rozdziały, na przykład taki rozdział. Ten rozdział akurat nie ma żadnej nazwy, bo nie chciało mi się jej wymyślać. Powiemy wam, że z doktorem Proktorem spotkamy się jeszcze na pewno w kolejnych odcinkach, bo okazuje się, że tych książek jest więcej. Nawet chyba to jest chyba 3 części są właśnie, to jest książka chyba 3-częściowa. No chyba nawet więcej jest, ale my znamy 3. My mamy 3. Książka na pewno jest super śmieszna, nawet dla dorosłych, bo nawet jak ja jej słuchałam z dziewczynami, to nieźle się uśmiałam. Mówiłam? Tak, ale dlatego też powiedziałam, że niektóre, że ta książka jest dla starszych dzieci, że niektórych żartów mogą dzieci nie zrozumieć, bo w niektórych momentach ja się śmiałam, a dziewczyny się w ogóle nie śmiały, bo chyba nie rozumiały tych żartów. No bardzo specyficzny to jest styl i poczucie humoru. Są też różne nawiązania do różnych sytuacji takich prawdziwych, życiowych. Różne nazwiska są podobne do prawdziwych nazwisk, ale myślę, że o tym też opowiemy, omawiając drugą część doktora Proktora. A
teraz już się z Wami pożegnamy i powiemy pa!